Radio Conchita. Wyjazd. Zatorze 733 822 585. 733 822 585. W Ryczowie u pani Bronisławy 531 157 768. 531 157 768. I w miejscowości Łączany u pani Marii 338 790 551. 338 790 551. Uwaga, zawiercie. Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapisy u pani Teresy. Numer telefonu 698 003 546. 698 003 546 i telefon do pani Kazimiery 32 672 1027. 32 672 1027. Agresji Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki. Natomiast jeśli chodzi o NATO, no oczywiście jest to takie wzmożenie retoryki rosyjskiej przed szczytem NATO w Warszawie, właściwie między manewrami, które się odbyły w Polsce i w krajach bałtyckich, a szczytem NATO. I no, to jest takie zaakcentowanie rosyjskiego sprzeciwu, no, właściwie dość rytualne. Tutaj nic nowego nie było, z tym, że poza pewną formą i faktem, że to było jednak takie przemówienie w Dumie, czyli ranga tych słów była niejako wyższa. Ale ja tutaj nic specjalnie nowego, jeśli chodzi o rosyjskie stanowisko, nie usłyszałem. Wciąganie do NATO coraz to nowych państw, ostatnio Czarnogóry, to nie historia. Otwarcie baz obrony przeciwrakietowej w Polsce i Rumunii, to nie historia. Skierowanie około 4000 żołnierzy NATO do Polski i krajów bałtyckich to niestety również nie historia. Wzmocnienie obecności wojskowej USA w Europie Wschodniej to nie historia. Ostra kampania antyrosyjska, która prowadzona jest w państwach NATO, także nie jest niestety historią. To jeden z deputowanych do Dumy. Ja się zastanawiam, na ile to jest jakby powtórzenie tego, co w Rosji jakby się powtarza na co dzień, a na ile to jest zaostrzenie. Jest to powtórzenie, ale przez to, że jest właśnie wypowiedziane to na takim forum, czyli w Dumie, w obecności prezydenta i przez samego prezydenta, no to właśnie to pokazuje, że jest to jednak pewnego rodzaju wzmocnienie rosyjskiej retoryki. Oczywiście zabrakło deputowanego, który by wyszedł, bo Duma rosyjska jest jaka jest, czyli jest całkowicie bezwolna i oddana władzy kremlowskiej. Zabrakło deputowanego, który by wyszedł i powiedział, że agresja na sąsiada, na państwo sąsiednie i zmiana granic to także nie jest historia. Pierwsza zmiana granic po II wojnie światowej też nie jest historią, więc tego zabrakło, a przecież no, tutaj wiadomo, gdzie jest przyczyna, a gdzie skutek, ale zostawmy to. Rzeczywiście następuje w Rosji pewne wzmożenie antyzachodniej retoryki i jest to związane z rosnącym zniecierpliwieniem Rosji sankcjami. Tutaj no, Rosjanie jednak się spodziewali, że te sankcje przynajmniej zostaną w jakiś sposób troszkę zliberalizowane. Tymczasem mamy decyzję o przedłużeniu ich, co wcale nie oznacza oczywiście, że pewne ruchy w kierunku ich takiej właśnie liberalizacji do końca roku nie pojawią się, bo mieliśmy pewne zapowiedzi, że coś takiego się stanie. No ale na razie jest jednak dość twarde stanowisko Unii Europejskiej i Zachodu w ogóle. Władimir Putin troszkę odbija się od ściany, troszkę ponosi takie także propagandowe, także prestiżowe porażki, to chociażby związana teraz z wykluczeniem rosyjskich sportowców z olimpiady letniej, z letnich igrzysk olimpijskich i to na pewno to są takie przytyczki, które oczywiście one są rozwałkowywane później przez rosyjską propagandę w takim kierunku, że no, Zachód nas tutaj gnębi, poniża,
zachowuje się arogancko i tak dalej, że my jesteśmy tym niedobrym państwem, które ciągle jest karane, a inni robią, mają również grzechy na sumieniu i jakoś im się to wybacza. To taka retoryka w Rosji cały czas dominuje w rosyjskich mediach. Jeśli chodzi o NATO, no rzeczywiście tak, rosyjskie media od dłuższego czasu powtarzają, że to NATO zachowuje się w sposób agresywny wobec Rosji, a nie odwrotnie. I wszelkie działania rosyjskie, łącznie z prowokacjami lotniczymi, przelotami bombowców rosyjskich, to jest wyłącznie reakcja obronna. Podobnie jak bardzo często ostatnio się mówi, że tak naprawdę operacja zarówno krymska, jak i ta w Donbasie, to też jest reakcja obronna Rosji. Także no, z tego typu odwróceniem pojęć i taką dość przewrotną retoryką mamy do czynienia. Jeżeli się ogląda i słucha rosyjskich mediów, no to mamy wrażenie takiego właśnie poplątania i pomieszania pojęć, ale no, Rosjanie generalnie kupują to i wierzą, że tak właśnie jest, że NATO od kilkunastu lat co najmniej planuje okrążenie Rosji i w rezultacie agresję przeciw Rosji. Ale jakoś wszyscy powtarzają, że Rosja niebezpieczna to Rosja słaba. O tym, że Rosja jest słaba, że ma słabnącą gospodarkę, coraz gorszą jakby sytuację gospodarczą, to o tym się mówi też dość szeroko. Ja się zastanawiam nad tym, czy też taktyka małych zwycięskich wojen, jaką przyjął Władimir Putin, czy ona jakby nie skazuje w pewnym sensie Rosji na szukanie kolejnego celu. I teraz jakby wszyscy się zastanawiają, co nim będzie. Każdy kolejny krok, jaki podejmuje Władimir Putin, agresywny, czy to w polityce, w swoich działaniach wewnętrznych, w swojej karierze, osobistej karierze politycznej, czy w działaniach międzynarodowych, właściwie skazuje go na pewną bezalternatywność. To znaczy on, podejmując decyzję o agresywnej, wyjątkowo brutalnej wojnie w Czeczenii, na Kaukazie, w przypadku agresji na Gruzję, w przypadku agresji na Ukrainie, nie może się już cofnąć, dlatego że no, logika świata zewnętrznego jest tak zbudowana, że musiałby ponieść pewną odpowiedzialność, gdyby, nie wiem, stracił władzę, bądź cofnął się o kilka kroków do tyłu, więc on się nie może cofnąć, musi iść do tyłu. I ja nie wiem, czy to jest rosyjska strategia małych wojen, małych zwycięskich wojen, bo no, ostatnia wojna na Ukrainie nie jest jeszcze zwycięska. Jak na razie jest, Rosja się w nią wplątała i próbuje się dość desperacko z niej wyplątać. Naprawdę próbuje się wyplątać? Widzisz taką próbę? Tak, myślę, że tak. Myślę, że celem Rosji w przypadku Donbasu jest po prostu oddanie go Ukrainie i tutaj uzyskanie wpływów na całej Ukrainie. Znaczy to jest już, powtarzam to od dość dawna, natomiast celem, sama wojna sama w sobie nie jest celem, tym bardziej przedłużająca się wojna w jakimś większym stopniu niż dzisiaj. No dzisiaj to jest taka przygasająca bądź rozgrzewająca się wojna frontowa o bardzo niewielkim zakresie. Tak naprawdę to są potyczki na linii frontu. One się cały czas trwają, ale w tym zakresie, który jest teraz, Rosji jest to w miarę na rękę, bo w ten sposób uzyskuje środki nacisku na Ukrainę i na opinię międzynarodową. Natomiast gdyby ta wojna miała wrócić do takiego stanu, jaki miał miejsce jeszcze latem 2014 roku, to nie. No, czy to tutaj Rosji bardziej nie stać już na kontynuowanie tego rodzaju działań zaczepnych. I to jest dla nich niewygodne, więc poza tym no, tak naprawdę nie osiągnęli swoich celów taktycznych w takim zakresie, jakie chcieli osiągnąć, więc próbują się jakoś z tego wyplątać, oczywiście nie za wszelką cenę, tak, znaczy tutaj muszą ugrać to, co mają w planach wobec Ukrainy. Podobnie z sankcjami. No, oni oczywiście chcą, żeby sankcje zostały zliberalizowane, ale za wszelką cenę nie pójdą na to na warunkach, jakich domaga się Zachód. Dziękuję bardzo. Michał Kacewicz z Newsweeka był Państwa i moim gościem. 14.35. Za chwilę informacje. Połączenie. Tuki organizatorzy ze mną Szymon Pasa i Dominik Górka. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Krakowie festiwali w brud. A wy po prostu organizujecie festiwal reportażu. Nie za dużo grzybów do barszczu? W Krakowie szczególnie? Wydaje nam się, że nie. I nie tylko w Krakowie, bo pomysł festiwalu urodził się jakieś dwa lata temu. My prywatnie lubimy literaturę non-fiction. Zawodowo zajmujemy się organizacją wydarzeń. Pamiętam taki artykuł z Gazety Wyborczej, która wypunktowała i wymieniła wszystkie festiwale literackie, które się odbywają w Polsce. I ja pamiętam, wyciąłem ten kawałek gazety, zresztą do dzisiaj ona wisi w naszym biurze, i nie było tam żadnego festiwalu poświęconego literaturze faktu. I tak się to zaczęło. Bo dodajmy, to nie tylko literatura faktu tak naprawdę. To jest punkt wyjścia, dlatego że to trochę taki kierunek, jak rozumiem, współcześnie modny do poczytania, ale także fotoreportaż, także to, co można nazwać dokumentem czy non-fiction, no to pewnie będziecie się spierać w przestrzeni, powiedziałbym, audiowizualnej. Tak, no festiwal określa słowo reportaż, ale określa je w literaturze, fotografii, filmie i w radiu. I w tym sensie to jest na pewno jedyna impreza w Polsce, która tak się reportażem zajmuje. A gdzie reportaż się zaczyna i gdzie reportaż się kończy, to rzeczywiście jest ważne pytanie, zwłaszcza dla tej edycji najbliższej, bo jej tematem tegorocznym są granice. No właśnie, granice widziane jak? Czy to jest granica, chodzi o sam gatunek, czy to chodzi o... O jakich granicach będziecie dyskutować? Oczywiście to determinują goście, których zaprosiliście. Pewnie za chwilę o nich powiemy, ale jak te granice sobie definiowaliście na początku? One chyba się pojawiają w programie i to, mam nadzieję, będzie widać. Ale chodzi nam o granice w ramach gatunku, jakim jest reportaż. Chodzi nam o granice na przykładzie fotoreportażu. Tutaj chodzi nam o granice etyczne w pracy fotoreportera. I chodzi nam też o granice, o temat granic, który poruszają w swoich reportażach nasi goście. Jak zebrać ten skład, który mógłby o granicach poopowiadać? Tylko szczerze, panowie. No, przy produkcji festiwalu debiutanta wybór gości zawsze jest kombinacją marzeń i możliwości. Ale my się cieszymy, że to, na co patrzymy w tej chwili, obserwując program, który odbędzie się za parę dni, no to jest taka kombinacja, o której ja bym się nawet troszkę pół roku temu bał zamarzyć, bo rzeczywiście debiutantem my skromnym jesteśmy i wszystko przed nami, a na przychylność bardzo dobrych autorów, bardzo dobrych nazwisk od tej pierwszej edycji możemy liczyć. Oczywiście są w programie takie nazwiska, których nie trzeba przedstawiać, jak Mariusz Szczygieł, którego przychylnością to wydarzenie cieszy się od początku. Są takie, które wybraliśmy dlatego, że temat granic w kontekście tego, co ci autorzy proponują, wydał się nam bardzo ciekawie potraktowany, no bo granice to jest bardzo pojemne słowo. To oczywiście jest ten pierwszy kontekst, który się pojawia, być może bardzo aktualny teraz w Europie. Zresztą, co ciekawe, naszą festiwalową przygodę otwiera, lub prawie otwiera, pierwszego dnia dyskusja wokół muru 12 kawałków o Berlinie Agnieszki Wójcińskiej, która się dzieje dokładnie w dniu, w którym Brytyjczycy będą decydować o Brexicie. Nie ma ciekawszego sposobu, żeby o granicach w Europie porozmawiać. To się nam pięknie ułożyło. Znaczy, czy pięknie, to zależy od tego, co Brytyjczycy powiedzą. Także będzie też taki komentarz, mam wrażenie, może być taki komentarz trochę na bieżąco, to w czwartek oczywiście wszystkie spotkania w Małopolskim Ogrodzie Sztuki o godzinie 20. Wcześniej jeszcze dwa spotkania z Katarzyną Boni a propos jej najnowszej, pierwszej takiej pełnowymiarowej książki solo, reportażu Ganbare, Warsztaty z umierania i o 18. Północne granice Europy, Ilona Wiśniewska i Hen. Książka, która może się podobać, narobiła spory zamieszania i o granicach także opowiada. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tej przestrzeni foto, bo tutaj bardzo ciekawa rzecz, czyli wystawa fotografii Krzysztofa Millera. Zgadza się. Będzie to wystawa, która powstanie na bazie wystawy Niedecydujący moment, którą Krzysztof sam wybrał dla nas zdjęcia, tak by one komentowały ten nasz temat przewodni tegorocznego festiwalu. W dniu, w którym tą wystawę otworzymy, będzie też możliwość spotkania się z Krzysztofem Millerem o godzinie 18:00. Również w MOSie pokaz filmu o Krzysztofie, rozmowa, pokaz zdjęć. Także no, wydaje mi się, że to ten temat granic pierwszego dnia ładnie skomentuje. Kiedy układaliście ten program, z jakim odzewem się spotkaliście? Mówiłeś, Dominiku, o Szczygle, że tutaj bardzo pozytywnie zareagował. Wiesz co, przygoda w Festiwal Nonfiction to jest przygoda ludzi, którzy lubią reportaż, a nie pozycjonują się na guru i którzy zwracają się do swoich ulubionych autorów z pytaniem, czy o tym reportażu nie możemy w Krakowie porozmawiać. Nawet wtedy, kiedy my próbujemy nadać temu formę,
wkładać kij w mrowisko, tak jak tym tematem tegorocznym, tak jak granicami, no to jest po to, żeby ci, którzy naprawdę reportażem się zajmują, którzy naprawdę są mądrzy albo naprawdę w tym po uszy siedzą, nauczyli nas i siebie być może też trochę czegoś nowego. A w tym wszystkim będą uczestniczyć odbiorcy. Także to raczej jest przygoda, w którą my również jako uczestnicy, a nie tylko organizatorzy tego wydarzenia będziemy wchodzić. I możecie obiecać, że będzie nie po krakowsku, czyli bez zadęcia? Oj, to na pewno. Nie, to trudno być nadętym debiutantem, wiesz, ten projekt wymagał od nas trochę upuszczenia powietrza pod każdym względem i tam już niewiele powietrza w środku zostało, a jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu, także zadartych po krakowsku nosów raczej w MOSie nie będzie. W piątek, szanowni państwo, Mariusz Szczygieł będzie opowiadał o swojej najnowszej książce Projekt Prawda, to o godzinie 19, ale będą także, bo tego nie dotknęliśmy, te przestrzenie, powiedziałbym, związane z granicami dokumentu jako takiego, ale dokumentu filmowego. Reportaż czy dokument, tematyka jako kryterium, to spotkanie w sali kinowej o 20.30 w piątek. Jakiego tutaj doboru dokonywaliście? Ty, wiem, Szymonie, masz duże doświadczenie we współpracy przy różnego rodzaju projektach związanych z filmem, kinem, no i także z tym kinem dokumentalnym. Te trzy dni, te trzy wieczory, zaczynając od piątku, filmowe, to jest taka skromna, bo na więcej nas nie było po prostu stać. Jest taka skromna próba podjęcia się, odpowiedzenia sobie na pytanie, czym różni się dokument, ten dokument, który kojarzymy z tych dużych festiwali filmowych, jak między innymi zakończonego niedawno krakowskiego festiwalu filmowego, od reportażu filmowego. Każdego z wieczorów będziemy próbowali pokazać i zestawić ze sobą jeden dokument i jeden reportaż filmowy. Poprzedzimy to komentarzem. Tutaj wsparła nas merytorycznie pani dr Monika Górska, która jest jedną z najlepszych specjalistek od reportażu filmowego w Polsce. I mam nadzieję, że sami będziemy mądrzejsi i też będziemy w stanie powiedzieć coś więcej widzom. Oprócz tych krótkich form, każdy wieczór zakończymy rekomendacją i pokazem dłuższego reportażu filmowego i tu już są znane tytuły. Pokażemy film K2 Dotknąć Nieba Elizy Kubarskiej i to będzie ten pierwszy wieczór. Drugiego wieczoru pokażemy najnowszy film Bogdana Dziworskiego Plus Minus, czyli Podróże Muchy na Wschód. A całość zakończymy jednym z głośniejszych filmów ostatnich lat, czyli filmem Hanny Polak Nadejdą Lepsze Czasy. No to do tego dorzućmy jeszcze laureata ubiegłorocznego nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Michał Olszewski, Najlepsze Buty na Świecie, za ten zbiór otrzymał nagrodę. To był chyba, z tego co pamiętam, jedyny rok, kiedy przyznano dwie nagrody. Jedną dostała Swietłana Aleksijewicz, a drugą a Michał Olszewski. To spotkanie w niedzielę o godzinie 18. I co ciekawe, taki tok FM-owy rodzynek w torcie, szanowni państwo. Agnieszka Lichnerowicz, będzie można się z nią spotkać o 18 w ramach tego pasma, powiedziałbym, audio, czyli reportaży radiowych stricte. Agnieszka jest autorką wielu reportaży, a o dwóch reportażach szczególnie, o Sinjarze, to jest reportaż o tragicznym losie jazydów w Iraku, oraz drugi reportaż o Dagestańczyku, który próbuje w Warszawie kozy hodować. Będzie to dyskusja, pewnie też fragmenty przynajmniej tych reportaży usłyszymy, to w niedzielę o godzinie 18. Jest coś, czego się boicie? Wiesz, no przy debiucie zawsze trochę strachu jest. Nie mamy swojej historii, nie mamy swojej publiczności. Mamy masę sygnałów o zainteresowaniu i takich na kredyt, moim zdaniem, udzielanych pochwał. I to też jest trochę stresujące. No ale to jest taka dobra presja. No wiesz, my zawodowo zajmujemy się produkcją wydarzeń i presja związana z samym wydarzeniem to jest coś normalnego w naszej pracy. Tutaj jest troszkę inaczej, no bo to również jest projekt, w którym my jesteśmy osobiście utopieni. To jest rezultat naszej pasji, naszych zainteresowań i mam nadzieję, że to będzie jakaś pomoc, bo ta chęć dowiadywania się przez miłośników reportażu, tego, co ich w reportażu ciekawi,
od najlepszych, którzy ten reportaż uprawiają. Mam nadzieję, w konstrukcji programu tego wydarzenia i teraz w przyszłości będzie widoczna. To ma być takie święto reportażu, a nie spotkanie grupy wzajemnej adoracji albo ważnych, poważnych autorytetów, którzy od czytelników reportażu są daleko. Tym ma być festiwal non-fiction. A macie już prawie na kolejną odsłonę. Przyznam się szczerze, mam taką obawę, że to jest pierwsza edycja, jest zawsze taka, jest entuzjazm, jest, są chęci, wszyscy patrzą przychylnym okiem, bo rzeczywiście jest to paradoksalnie coś, co wszystkim się wydawało, że istnieje taki twór, a jednak go nie ma. No i co potem? Dajecie pewną obietnicę. Pracując nad tegorocznym programem, tak jak mogliśmy go uszyć, wiele marzeń, nawet nie, że nie udało nam się ich zrealizować, tylko nawet nie próbowaliśmy ich realizować. Świadomi tego, gdzie jesteśmy i że najpierw powinniśmy udowodnić, że potrafimy, wielu osób nie zdecydowaliśmy się nawet zaprosić na to wydarzenie, nawet z nimi o tym porozmawiać, bo to jest, uważam, przyszłość tej imprezy wówczas, kiedy będziemy mogli do tych prawdziwych, wielkich, pomnikowych nazwisk polskiego reportażu wrócić z informacją, tak, robimy dobre wydarzenie, tak, jest publiczność, która na was czeka, tak, są inni autorzy, którzy mogą potwierdzić, że non-fiction to jest dobra marka. I to jest zadanie na kolejny rok i ja z dużą niecierpliwością myślę o tym czasie tuż po czerwcu tego roku, kiedy usiądziemy nad tym, co mamy w notesikach, jak chodzi o kolejne tematy, propozycje tematów dla kolejnych edycji, no ale też jak chodzi o te nazwiska, o których obecności w Krakowie my marzymy, a w tym roku ze skromnością postanowiliśmy na tym marzeniu po cichutku poprzestać. Spotkania w ramach festiwalu non-fiction, festiwalu reportażu, na które wstęp jest wolny. To kolejna ważna rzecz w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Ja dodam jeszcze, że festiwal odbywa się również w Pauzie Ingarden, która jest częścią MOS-u, ale tutaj wiem, że Iza by mnie nie wybaczyła, gdybym nie wspomniał. I oczywiście Pauza Ingarden oraz oba poziomy foyer w MOS-ie będą takim dobrym miejscem do tych kuluarowych rozmów, spotkań, a na pewno we wszystkich tych przestrzeniach będzie można przez te 4 dni spotkać naszych gości. No i obiecali, że będzie bez zadęcia, ja trzymam za słowo. Między 23 a 26 czerwca, czyli już tak naprawdę tuż od jutra do niedzieli, szanowni państwo, festiwal non-fiction, festiwal reportażu, pierwszy raz w Krakowie, wszystkie szczegóły na www.festivalnonfiction.pl. W niedzielę między innymi spotkanie z Agnieszką Lichnerowicz, całe mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych, mam nadzieję, dyskusji. Przyjeżdżajcie do Krakowa na weekend, drodzy mieszkańcy naszego pięknego kraju. Dominik Górka, Szymon Pasy i organizatorzy. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A w programie Krakowskie Przedmieście za tydzień słyszymy się jak zwykle po 14.40, teraz w Radiu Tok FM. A ważna rzecz, Radio Tok FM jest patronem medialnym tego wydarzenia, które od jutra do niedzieli. W Radiu Tok FM teraz czas na informacje. Krakowskie Przedmieście. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Także taka dziadowska piosenka leciała tutaj w Tok FM. Proszę państwa, my tutaj chcemy powiedzieć o czymś, co jest niby oczywiste, ale ludzie na to nie zwracają uwagi. Bo mówimy, że dlaczego tutaj w Warszawie jest chamstwo, że sztuką się nikt nie interesuje. I teraz tak, jak państwo wejdą w artinfo.pl, to państwu tak normalnie, jak wchodzi rok 2017, czyli tak, jak to się mówi po żydowsku, od końca, szukaj, szukaj. Potem gdzieś doleciałam już na Lubelskiej 32 do 24, proszę państwa, czerwca, a do 22 nie. Nie ma tam, pewne wernisaże są ukryte. Jest po żydowsku, jest od końca. Wszystko się przestawia. To przepraszam bardzo, już nie jedna osoba to powiedziała, że coś nie jest tak w tym artinfo.pl. To komu zależy na oglądaniu tej sztuki, na podziwianiu tej sztuki, tworzeniu, wystawianiu i reklamowaniu jej? Nikomu. Skoro artinfo.pl po chachłacku, po partacku jest zrobiony, że nie jest tak jak było. Pogorszyło się, poza tym podwójnie trzeba wchodzić, jeszcze raz trzeba wchodzić. Ja to dzisiaj pierwszy raz w telefonie, na smartfonie,
ale w ogóle nie znalazłam tych wernisaży. Jeden już znalazłam, Katarzyny Napierkowskiej o 19. Natomiast apteka sztuki, jak mi się drobnicą wyświetliło, to jeszcze w życiu takiej drobnicy nie widziałam. Bez sensu, bez sensu. Nikomu na naszym zdrowiu, życiu, szczęściu i kulturze nie zależy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią. Taka piosenka dziadowska leciała, wyłączyłam to, teraz idą reklamy. I tak w kółko. 50 mg przeciwwskazań. I tak w kółko. Także wiecie Państwo, nie odczuwa się tutaj człowieka jako człowieka, który kocha człowieka, człowieka, który czyni dobro, człowieka, który jest szczęśliwością, pomyślnością innych, drugich zainteresowanych, człowieka, który postępuje jak człowiek, pomoże. No, w czym poznać przyjaciela? W połączeniu z Białym Szelem. No, ale ta piosenka to rzeczywiście dziadowska, taka dziadowska. Oni puszczają w ramach reklamy, bo nie wiedzą jak, już nikt nie chce takich piosenek słuchać, to nie wiedzą jak się zareklamować. Gdyby mieli oglądalność 10 tysięcy, to też żaden sukces, bo to na chama. Niech jest najlepszy. Po nim młody nie haftuj. Oj, oj. Środa, 22 czerwca. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Adam Ozga. Ponad 50 milionów złotych będzie kosztował udział Polski w koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Ostatnie próby przekonania nieprzekonanych. Jutro referendum w sprawie Brexitu. W informacjach także przegląd prasy francuskiej po wczorajszym zwycięstwie Polaków nad Ukrainą. To był ostatni możliwy moment na przystąpienie do koalicji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, zwłaszcza jeśli mamy ambitne oczekiwania przed szczytem NATO w Warszawie, przekonywał w Sejmie wiceszef MONU Tomasz Szatkowski. Udział polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku będzie miał charakter doradczo-szkoleniowy, bez angażowania 60 żołnierzy w działania bojowe. Kontyngent w Kuwejcie liczący 150 żołnierzy będzie prowadził działania rozpoznawcze. Wsparcie ma zostać rozmieszczone w Katarze i Jordanii, a cała misja kosztować będzie około 52 milionów złotych. Rzeź Wołyńska to ludobójstwo, pisze PiS w uchwale, którą Sejm ma upamiętnić ofiarę zbrodni sprzed 73 lat. Jej tekst został skonsultowany z historykami Instytutu Pamięci Narodowej, a najważniejszy fragment brzmi tak. W wyniku ludobójstwa w latach 1939-1945 zamordowanych zostało 100 kilkadziesiąt tysięcy obywateli II RP. Wielu nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. Na zarzuty opozycji, że tekst uchwały może pogorszyć relacje polsko-ukraińskie, odpowiada Michał Dworczyk, szef Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Oczywiście możemy przyjąć założenie, że mówiąc prawdę będziemy wprowadzać jakieś antagonizmy, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że pewnym błędem przez lata było traktowanie polityków ukraińskich trochę jak dzieci, które nie są dojrzałe do dyskusji o faktach historycznych i przez to pewnie dzisiaj mamy tak zaognioną sytuację. Dr Andrii Portnow, ukraiński historyk, będzie tuż po informacjach pierwszym gościem Agnieszki Lichnarowicz w programie Światopodgląd. Słuchasz informacji TOK FM. Polski rząd chce otworzyć nowy rozdział w relacjach gospodarczych z Niemcami, mówi minister finansów Paweł Szałamacha. W Berlinie ruszyły polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Dla ekipy Beaty Szydło będą to pierwsze takie spotkania po zwycięskich przez PiS wyborach. Możemy rozpocząć nowy model relacji polsko-niemieckich za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że w pełni partnerskie relacje pomiędzy Polską a Niemcami są możliwe i taką propozycję złożyłem panu ministrowi Schäuble. Jestem dobrej myśli. Z niemieckim ministrem finansów Wolfgangiem Schäuble Paweł Szałamacha będzie rozmawiał m.in. o projekcie dyrektywy, która ma wprowadzić opodatkowanie międzynarodowych korporacji. Jednak kluczowym tematem rozmów między ministrami finansów będzie oczywiście referendum w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy zdecydują o przyszłości swojego kraju w Unii Europejskiej. A to już ostatnie godziny przed tym głosowaniem. Na finiszu kampanii chodzi o to, by zyskać poparcie bardzo licznej grupy niezdecydowanych. Walczą o nie zarówno zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej, jak i przeciwnicy. Ci ostatni mają także dodatkową misję. Chcą zmobilizować do zagłosowania młodych wyborców, którzy choć proeuropejscy do urn chadzają niechętnie. Reporter TOK FM Dionis Sturis jest w Londynie i sprawdzał, w jaki sposób oba obozy próbują przekonać nieprzekonanych i zachęcić do głosowania młodzież. Czasami, gdy związek nie działa, trzeba się rozwieść, mówi zła na męża żona. Żona to Londyn, mąż Bruksela. Zagłosuj za wyjściem i pomóż nam odzyskać kontrolę.
Na stronach internetowych obozu brexitowców podobnych filmów jest wiele. Bazują na emocjach, strachu, grają poczuciem narodowej godności. Strona przeciwna brexitowi używa podobnych narzędzi. Często także straszy. Katastrofę gospodarczą wieszczy znany miliarder Richard Branson. Jestem jednym z niewielu przedsiębiorców, którzy pamiętają czasy sprzed Unii Europejskiej. Robić biznes było wtedy niezwykle trudno. Gdybyśmy mieli teraz wyjść z Unii, konsekwencje byłyby katastrofalne tak dla nas, jak i dla całej wspólnoty. Celebryci to właśnie tajna broń zwolenników pozostania w Unii. David i Victoria Beckhamowie, Jeremy Clarkson, Keira Knightley czy Daniel Craig. Wszyscy oni przekonują, że razem jest lepiej. Better together. Czy ich przekaz dotrze do młodych i choć do części nieprzekonanych, dowiemy się już za kilkanaście godzin. Z Londynu Dionis Sturis, TOK FM. Obrońcy Lwa Rywina zapowiadają apelację od wyroku 1,5 roku więzienia w zawieszeniu i 36 tysięcy złotych grzywny. Podobny wyrok usłyszał także syn producenta filmowego Marcin. Zostali skazani w sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Miało to pomóc Rywinowi w uniknięciu 2,5 roku odsiadki za pomoc w płatnej protekcji wobec Agory. Polscy piłkarze odpoczywają po wygranym 1-0 spotkaniu z Ukrainą. Do La Bolle dotarli nad ranem, bo z powodu mgły ich samolot lądował w odległym o blisko 150 km Rennes. Jak historyczny awans Polaków opisuje francuska prasa? Specjalny wysłannik TOK FM na Euro Marcin Krzemiński przeglądał dzisiejsze dzienniki. Powiedz, czy piszą o wczorajszym spotkaniu na Stade Vélodrome? Tak, ale przede wszystkim w tej regionalnej. Wczorajszemu pojedynkowi dwie duże strony poświęciła gazeta Le Marseillais. W artykule o sportowych wyczynach biało-czerwonych pisze o pięknym golu Jakuba Błaszczykowskiego. Wspomina też o Robercie Lewandowskim, który wciąż nie zdobył na Euro żadnej bramki. Gazeta pisze też o zachowaniu polskich kibiców. Podkreśla, że po wydarzeniach z udziałem kibiców Anglii i Rosji także mecz Polska-Ukraina był pojedynkiem o podwyższonym ryzyku. Ale jak dodaje Le Marseillais, atmosfera była niemal bez zarzutu. Niemal, bo doszło do przepychanek wśród polskich kibiców w Starym Porcie i w pobliżu stadionu. Sytuację dość szybko zażegnała jednak policja, używając armatek wodnych i gazu łzawiącego. Marcin Krzemiński, dziękujemy. A kolejne informacje TOK FM już o 15.20. Pogoda. Przelotny deszcz i burze możliwe nocą w Bieszczadach, poza tym bez opadów, a na termometrach przeważnie od 14 do 18 stopni. Jutro przewaga słońca. Na Podkarpaciu może się zachmurzyć i przelotnie padać. Niewykluczone burze. Gorąco od 28, nawet 31 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem będzie nieco chłodniej od 25 do 28. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopodgląd. Dziś Światopodgląd tak się jakoś ułożyło i złożyło, że poruszymy wiele tematów kontrowersyjnych, bolesnych, związanych z historią między innymi Polski. I na początek zbliża się rocznica apogeum rzezi wołyńskiej, zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa, jak mówi coraz więcej Polaków. To jest 73. rocznica i w związku z tym w Sejmie są procedowane, trwają prace nad kilkoma projektami uchwał i ustaw. Niektóre z nich, jak projekt Kukiza czy PSL, postulują wprowadzenie święta państwowego, który byłby Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Dlatego połączyliśmy się przez Skype'a z Andrijem Portnowem, historykiem z ukraińskiego Dniepropietrowska, teraz w Berlinie, związany z Uniwersytetem Humboldtów. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym zaczęła właśnie, może chwilę jeszcze tym projektom uchwał i ustaw poświęciła, a potem do wymiany listów byśmy przeszli, bo miała miejsce też wymiana listów. No i na początek, to słowo, które już w zasadzie we wszystkich polskich dokumentach się przewija, to jest słowo ludobójstwo. I nie wiem, jak pan jako historyk do tego słowa się odnosi, to znaczy tego upierania się coraz częściej po stronie polskiej, żeby nazywać rzeczy po imieniu i nazywać rzeź wołyńską ludobójstwem, no i tego oporu po stronie ukraińskiej, które używa słów wojna, tragedia, ale nie ludobójstwo. Otóż ja uważam, że poważniej o tym myśląc, warto cały czas pamiętać, że o ludobójstwie możemy mówić w kategoriach politycznych, prawnych,
oraz historycznych. I to będzie za każdym razem co innego. I tak naprawdę od definicji ludobójstwa bardzo dużo zależy. Otóż, krótko, myślę, że pod względem historycznym, historiograficznym, to, co się wydarzyło na Wołyniu, możemy kwalifikować jako ludobójstwo, oczywiście dając najpierw precyzyjną definicję tego pojęcia, a mianowicie, że to była splanowana czystka etniczna, która tak naprawdę miała na myśli oczyszczenie terenu, taki okrutny termin, od ludności polskiej. Teraz tak, to nie znaczy automatycznie, że jest tak prosto w kwestiach prawnych i politycznych, ponieważ temat ludobójstwa nie tylko na Ukrainie, nie tylko w Polsce. Otóż możemy wziąć przykład Turprawdy i ludobójstwo Ormian. Możemy brać wielu innych przykładów, wojny w byłej Jugosławii. Otóż za każdym razem, kiedy chodzi o decyzje polityczne, kiedy chodzi o takie głosowanie, jakie będzie w Sejmie, to już mamy do czynienia nie z historiografią, tylko z polityką. I tu, moim zdaniem, trzeba naprawdę uważać z tym pojęciem z bardzo prostego powodu. Z tego otóż powodu, że teraz postaram się to tak ująć delikatnie. Z tego oto powodu, że narracje o byciu ofiarą, tak, które teraz kwitną na całym świecie, nie tylko w Europie zresztą, to są narracje dość niebezpieczne. I ja przeczytałem uważnie te wszystkie dokumenty polskie też i z jednej strony jak najbardziej popieram pomysł, żeby oddać hołd ofiarom niewinnym, prawda, cywilom. Natomiast trzeba naprawdę uważać, i to jest taka moja ostrożna porada, chociaż jestem krytykiem o wiele bardziej polityki ukraińskiej, niż polskiej w tej kwestii. Otóż porada uważać na, powiem tak, możliwe skutki społeczne i kulturowe w tej sytuacji, kiedy pewne społeczeństwo, w tym przypadku polskie, zaczyna patrzeć masowo na siebie jak na społeczeństwo ofiar. To jest sytuacja dość niebezpieczna i wcale nie zawsze pomaga, powiem tak, bardziej otwartemu poglądowi na świat, na sąsiadów, na wspólne wyzwanie itd., itd. Ale to, co teraz mówię, nie znaczy, powtórzę to jeszcze raz, nie znaczy, że kwestionuje historyczną definicję tego, co się stało na Wołyniu ludobójstwo, i nie znaczy, że popieram pozycję strony ukraińskiej. No właśnie, bo a propos tego poczucia bycia ofiarą, każdy chce być ofiarą, mówiąc bardzo brutalnie i kolokwialnie, ten sam zarzut, czy ta sama obawa i ten sam niepokój może dotyczyć Ukrainy. To znaczy, z jednej strony jakby przyjmujemy tu w Polsce ci, którzy są otwarci na Ukrainę i szukają tego pojednania, przyjmujemy argument, że UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, dla Ukraińców jest przede wszystkim, to są bojownicy o wolność, niezależność i niepodległość Ukrainy i w tym kontekście są pamiętani, a ewentualnie drugim jako ci, którzy walczyli z komunistami, a dopiero potem jakaś może nawet mniejszość pamięta o tym, że walczyli z Polakami, to też jest dla nich ważne. Ale z drugiej strony, no jak długo można się zasłaniać wojną z Rosją i czy tutaj to potrzeba bycia ofiarą, taka polityka historyczna prowadzona przez ukraiński IPN, no też nie budzą niepokoju? Znaczy, powiem tak, po pierwsze, na Ukrainie nie ma konsensusu co do UPA. To po pierwsze. Po drugie, na Ukrainie cały czas jest brak wiedzy o rzezi wołyńskiej. O tym mówiłem 3 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i mówię dziś. To się bardzo słabo poprawia. Otóż nie ma wiedzy i nie ma konsensusu. I teraz tak, potem mamy ukraiński IPN, który oceniam bardzo krytycznie, ale znów muszę to powtórzyć, ten IPN bardzo się różni od IPN-u polskiego. I nie ma nawet, nie wiem, tam w przybliżeniu podobnego wpływu, jaki ma IPN polski w Polsce. Otóż trzeba o tym mówić. Ja zawsze mówię też na Ukrainie, że trzeba o tym cały czas rozumieć nam, Ukraińcom, na ile ważny ten temat jest dla Polaków i dla Polski. Natomiast w Polsce z kolei warto zrozumieć, że z różnych powodów, nie mamy teraz czasu, żeby to długo omawiać, ale ten temat świadomości bardzo wielu Ukraińców, mówił o temacie zbrodni UPA na Wołyniu. Otóż ten temat świadomości bardzo wielu Ukraińców cały czas jest po prostu nieobecny.
pierwsze zadanie, które bym postawił przed IPN-em i polskim, i ukraińskim, i szerzej przed, nie wiem, dziennikarzami, politykami, historykami, to jest po prostu poszerzenie adekwatnej wiedzy, tłumaczenie dobrych książek. Takie oto rzeczy. Wczoraj Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości był gościem Macieja Zakreckiego i mówił o tym, że no, nawet tacy przyjaciele, jak on sam siebie definiował, Ukrainy, tracą cierpliwość. Między innymi narzekał, że nieupamiętniane są miejsca, w których Polacy byli mordowani. I też powiedział takie zdanie, że jego zdaniem Ukraińcy nie muszą jakby budować swojej tożsamości na micie UPA, bo mają inne mity, na których by się mogli oprzeć. No, powiem tak. Po pierwsze, uważam, że niech Ukraińcy sami o tym decydują. Naprawdę. To znaczy, niech o tym nie decyduje ani deputowany polskiego Sejmu, ani ktokolwiek inny. Ani ktoś z Moskwy, ani z Waszyngtonu, ani z Brukseli. Niech chociażby to zostanie do decyzji Ukraińców. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mi się wydaje, że tak naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, na Ukrainie nie ma konsensusu o historii, nie ma jednoznacznej opinii na temat UPA, czy na temat pamięci o wojnie itd. To jest sytuacja pluralistyczna, o wiele bardziej pluralistyczna, niż sytuacja w Polsce. W Polsce też jest pluralizm i dyskusje o pewnych wydarzeniach, powstanie warszawskie itd. Natomiast na Ukrainie tego jest o wiele więcej. Ale jednak w Polsce słychać niepokój i zarzut, że te, powiedziałabym nieładnie, instytucje państwowe no, zajmują się od już lat upamiętnianiem czy wzmacnianiem tego mitu UPA, takiego bezkrytycznego, jednostronnego. Może jest podział, ale państwo, instytucje państwowe, władze są skupione na tym jednostronnym gloryfikowaniu. Otóż po pierwsze, nie reprezentuję tych instytucji. Tak. Zawsze krytykuję te instytucje państwowe, ten IPN. Ale też takie ma pan poczucie, że tak się dzieje? Mam poczucie, że ten IPN na Ukrainie popełnia dużo błędów. Dużo błędów, które dotyczą wcale nie tylko kwestii UPA, dotyczą na przykład temu, jak teraz, dosłownie teraz, w tych dniach, jak się odbywa tak zwana dekomunizacja, tak? Jak na przykład ten sam IPN czy pan Wiatrowicz mówi o Donbasie i powiem szczerze, to może tak zabrzmi dziwnie i niezrozumiale, ale mówię to otwarcie po polsku w polskim radiu. Otóż kiedy chodzi o Donbasie, kiedy chodzi o tak zwaną dekomunizację, to mamy o wiele poważniejsze, głębsze dyskusje i problemy, niżeli w kwestii Wołyniu. Z tego prostego powodu, powtarzam to jeszcze raz, że o Wołyniu jest bardzo mało wiedzy. I kiedy ja sam publikowałem świadomie artykuły i nawet książkę na ten temat po ukraińsku, chodziło mi właśnie o to, żeby tej wiedzy było troszeczkę więcej. Ale na przykład jak dotąd w tych samych podręcznikach szkolnych tego prawie że nie. I to jest skandal. To jest skandal. I o tym trzeba mówić. Otóż, innymi słowy, oczywiście, że Polska powinna, moim zdaniem, jako państwo, powinna szukać możliwości wpływu też na ukraiński IPN. To znaczy dialogu, wpływu, nie wiem, propozycji, ofert, tłumaczeń i tak dalej, komisji podręcznikowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednak moim zdaniem warto uznać za Ukrainą i za Ukraińcami prawo do własnej decyzji o tym, jaka będzie tam pamięć historyczna o wojnie. Tam ta dyskusja dopiero się zaczyna, w moim przekonaniu. To chodzi znowu, powtórzę to jeszcze raz, nie tylko o Włomy. Chodzi też o Holokaust, znaczy o zagładę Żydów. Chodzi też na przykład o wątek życia pod okupacją. I też na przykład chodzi o wątek terroru UPA wobec innych grup też ukraińskich. Bardzo Ci dziękuję. Andrii Portow, historyk ukraiński, związany teraz z Berlińskim Uniwersytetem Humboldtów. Bardzo Ci dziękuję. Światopodgląd. W Radio Tok FM jeszcze więcej euro, fachowe analizy, gorące komentarze, eksperckie prognozy. Dobrze, dziękujemy. Informacje Tok FM.
15.20. Elżbieta Mazur. Prezydent podpisał ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Jeszcze wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich apelował do Andrzeja Dudy, by przed podpisaniem ustawy prezydent wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa ma według rządu podnieść efektywność działania polskiego systemu antyterrorystycznego, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb. Jej projekt od początku był krytykowany przez opozycję, organizacje broniące praw człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Związek Zawodowy Celnicy.pl chce, by prokuratura zbadała, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przez część kadry kierowniczej służby celnej. Związkowcy wskazują na nacisk szefów, by celnicy rezygnowali z kontroli albo prowadzili je pobieżnie. Celnicy od kilku tygodni protestują przeciwko rządowym planom włączenia ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Organizowali w tej sprawie m.in. manifestacje w Warszawie. Jedną z form protestu są też bardzo skrupulatne kontrole, co wydłuża kolejki na przejściach granicznych. Część uczestniczących w proteście bierze zwolnienia lekarskie i urlopy. Wczoraj resort finansów podał, że prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zaplanowano już po szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży. Rodziny, które nie złożyły jeszcze wniosku w programie Rodzina 500+, a chcą otrzymać wyrównanie od kwietnia, powinny się pospieszyć. Dokumenty można składać do 1 lipca włącznie, o czym przypomina reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Po tym terminie świadczenia będą oczywiście wypłacane, ale już bez wyrównania, dlatego warto się pospieszyć, radzi rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mul. Prosimy mieszkańców, aby jeszcze w tym lub na początku przyszłego tygodnia złożyć już te wnioski, tak aby otrzymać wyrównanie tego świadczenia od kwietnia. W kujawsko-pomorskim zostało złożonych 151 tysięcy wniosków, z czego 77% ma już wydane decyzje. W 11 przypadkach urzędnicy zdecydowali też o zamianie gotówki na świadczenie rzeczowe, mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Dorota Has. Mamy sygnały o marnotrawieniu środków. Informują i policjanci, i obywatele, i pracownicy socjalni. Także społeczeństwo stało się na ten problem bardzo czujne. Zasiłek przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku uboższych rodzin także na pierwsze. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Na koniec kajakiem ze Śląska nad morze 28-letni Mateusz Kozak wyruszył w miesięczną wyprawę. Wypłynął dzisiaj z Siemianowic Śląskich. Spływ zaczął na Brynicy, następnie popłynie Przemszą do Wisły. Zamierza dostać się do Gdańska albo jeszcze dalej. Do pokonania jest 1100 kilometrów rzekami. Daria Klim-Zastępień. Mateusz Kozak zamierza codziennie pokonywać 50 kilometrów. Zapewnia, że nie będzie się nudzić. Jestem wyposażony w blisko 20 audiobooków. Jestem fanem tego typu książek, dlatego z chęcią już się nie mogę doczekać, kiedy założę słuchawki i wejdę w świat książki. Dlatego na pewno nudy nie będzie. W kajaku ma wszystkie niezbędne rzeczy, które pozwolą mu wytrwać. W nocy będzie rozbijał namiot. Jest przygotowany na wszystko, choć zaznacza, że w rzekach mogą kryć się niespodzianki. Płynąc z Brynicą w odcinku Trzeladzi, uderzyłem kajakiem w pralkę, uszkadzając kajak i praktycznie musiałem zakończyć trening tamtego dnia. Jeżeli siły mu pozwolą, swoją wyprawę zakończy na Półwyspie Helskim. Z Siemianowic Śląskich, Daria Klim-Zastępień, TOK FM. Oby pogoda dopisała. Prognoza już teraz, a kolejne informacje o 15.40. Pogoda. W nocy przelotny deszcz i burze możliwe w Bieszczadach, a poza tym bez opadów. Na termometrach tej nocy do 18 stopni. Jutro jeszcze większy upał niż dziś, bo w większości regionów od 28 do 31 stopni, jedynie na Suwalszczyźnie i nad morzem chłodniej do 28. Jutro przewaga słońca, ale na Podkarpaciu może się zachmurzyć, przelotnie padać albo możliwe burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra. Reklama. Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Światopodgląd.
Agnieszka Lichnerowicz. Tak jak Państwu mówiłam, tak jakoś się złożyło, że dziś w Światopodglądzie sporo czasu poświęcimy trudnym, bolącym, kontrowersyjnym tematom historycznym. Na początek chciałabym Państwu przeczytać fragment listu posłów Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na list ukraińskich intelektualistów, głów Kościoła w sprawie ludobójstwa, zbrodni wołyńskiej, rzezi wołyńskiej. W duchu ten list ukraiński był przebaczamy, prosimy o przebaczenie. No i posłowie PiS no, jakby piszą o tym, że jednak jest różnica dotycząca pamięci dzisiejszej polityki historycznej. Uważają, że ze strony ukraińskiej brakuje działań i refleksji, to ja już upraszczam, ale piszą tam między innymi, że w Polsce na poziomie państwowym i samorządowym nie upamiętniamy ludzi, którzy mają na rękach krew niewinnej ludności cywilnej. I tak przypadkiem, może niech to będzie dobry wstęp do naszej rozmowy. Nie wiem, mam nadzieję, że już połączyliśmy się z profesorem Rafałem Wnukiem z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, też z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze, czy się słyszymy? Dzień dobry, ja słyszę, nie wiem, czy państwo mnie słyszą. Tak, słyszymy bardzo dobrze, bardzo dziękuję. No właśnie, to na początek może trochę jako kontynuację poprzedniej rozmowy. Przestałem, słyszę. Zrywa dźwięk, nie słyszę. Niestety mamy kłopoty z połączeniem. Kłopoty, mam nadzieję, za chwilę wrócimy. Mam nadzieję, że problem zaraz uda się rozwiązać. Światopodgląd. Pogarda dla państwa i obywateli. 340 miliardów złotych. 8 lat, 500+, 5 tysięcy nowych wybudowanych przedszkoli, 250 nowych szpitali, 1500 kilometrów autostrad. Nie ma tego i nie było za waszych rządów, bo te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz wieczorem. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być 3 słowa. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Będą niszczyć ludzi, będą niszczyć opozycję. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz jeszcze raz. Bardzo państwa przepraszam za kłopoty. Profesor Rafał Wnuk jest w naszym studiu w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze jeszcze raz i sprawdzam, czy słyszymy się tym razem. Dzień dobry, słyszę w tej chwili znakomicie. Bardzo przepraszamy za kłopoty. Panie profesorze, to ja od razu przechodzę do rzeczy. Mam nadzieję, że to jest rozmowa, czy 14 rajd pieszy szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki, który rozpocznie się teraz już 25 czerwca, że ta dyskusja będzie nie jakaś rozstrzygająca, tylko trochę pretekstem do rozmyśleń o pamięci historycznej, o jej znaczeniu. Ten rajd to już jest 14, to jest bardzo stara inicjatywa, która jest wspierana przez IPN, również przez Muzeum II Wojny Światowej. No i co pan myśli o takich, tego rodzaju inicjatywach? W samych rajdach nie widzę niczego zdrożnego. Uważam, że to jest taka sama dobra metoda edukacji historycznej, jak również spędzenia czasu, jak wiele innych metod i sposobów przeżywania swojej tożsamości obywatelskiej, narodowej, państwowej. Nie widzę w tym nic zdrożnego, kiedy uczniowie, harcerze, czy ktokolwiek inny, kto chce, zwiedzi sobie troszeczkę w tym przypadku Pomorza, Kaszub, przy okazji poznając historię regionu. Tutaj akurat takim przewodnikiem mają być trasy pokonywane przez szwadrony Łupaszki.
No właśnie, to powiedzmy teraz, przypomnimy słuchaczom, kim był major Łupaszka, Szędzielarz, legendarny dowódca właśnie tej 5. Wileńskiej Brygady AK, potem zamordowany tutaj w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Jego zwłoki po 65 latach zostały odnalezione na Łączce. Bohater też, bohaterski żołnierz Września, odważny partyzant, no i tak jak mówiłam, bohater podziemia zwalczającego sowiecką dominację. Ale też trzeba powiedzieć, ja mam akurat przed sobą książkę Pawła Rokickiego Glinciszki i Dubinki, gdzie jednak on pisze o tym, zaraz znajdę, że w świetle dostępnych źródeł głównymi osobami odpowiedzialnymi za zbrodnie glinciską i dubińską jawią się dowódcy oddziałów, które dokonały tychże zbrodni, w tym właśnie rotmistrz Zygmunt Szędzielarz Łupaszko. W czerwcu 1944 roku na rozkaz majora Szędzielarza spacyfikowana została litewska wioska Dubinki. To była zemsta za atak litewskiego batalionu policyjnego. No i pytanie, czy w takiego rodzaju inicjatywach jak ten rajd szlakiem jest moment na refleksję na ten temat? Niestety nie idzie nam dzisiaj. Technologia, współpraca. Jeszcze raz spróbujemy i bardzo proszę Państwa o cierpliwość. Światopodgląd. Pokazali, że da się w Polsce zorganizować za czymś, a nie przeciw czemuś. Nagrodę Radio Tok FM za rok 2015 otrzymują Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych za akcję Nasz Rzecznik. Zapraszamy Państwa. Prosimy do nas. Jestem strasznie wdzięczny za to wyróżnienie. Jestem z niego niezwykle dumny, ale ja chciałbym podkreślić, że tak naprawdę to ja już swoją nagrodę dostałem, bo ja mam prawo pełnić służbę na rzecz obywateli, na rzecz naszych praw obywatelskich. Co więcej, to moją nagrodą jest to, że mogę kierować super zespołem w biurze rzecznika. Co się przebija? Że rzecznik nie przyjmuje do wiadomości, że się nie da, że dąży do celu, że ma świetny zespół i że słucha i jest w kontakcie. Te wszystkie rzeczy, które przy misyjnej działalności są bardzo ważne, bardzo rzadko zdarzają się w urzędach. I to jest nasze wygrane. To, co teraz robię, to nie jest jakieś szczególnie ważne, bo konstytucja mnie do tego zobowiązuje, na to przysięgałem, po prostu mam robić, co do mnie należy. Światopodgląd. Jeszcze raz bardzo Państwa przepraszam. Są Państwo świadkami naszych zmagań z technologią. I przepraszam Pana profesora, profesor Rafał Wnuk w naszym studiu w Lublinie. Panie profesorze, czy teraz się słyszymy? Znowu się słyszymy. Bardzo przepraszam. To zapytam już, tak jak zacytowałam, przypomniałam sylwetkę Łupaszki. No, czy w czasie takiego rajdu i takich tego rodzaju inicjatyw jest czas, możliwość, żeby zastanowić się nad, no właśnie, nad zbrodniami wobec cywilów, tego, jakie tragedie niesie za sobą wojna, czym była partyzantka antykomunistyczna, czy to jest jednak moment jakiejś takiej gloryfikacji i zupełnego jednostronnego opowiedzenia historii, co jest jednak niepokojące wtedy? Wszystko zależy od organizatora rajdu. Ja byłem uczestnikiem i współorganizatorem różnego rodzaju wydarzeń tego, takich właśnie historyczno-turystycznych. Niekiedy była możliwa jakby ciekawa dyskusja i sposób przedstawienia problemu, niekiedy nie. Wszystko zależy od organizatora. Ja nie skreślałbym takiej inicjatywy, ani nie dawał medali za wspaniałą edukację przed. Trzeba spojrzeć, być obecnym i dopiero wtedy można ocenić. Może być różnie, prawda? Trudno ocenić coś, w czym się nie brało. Natomiast ja się zastanawiam nad samym takim sposobem stawiania pytania o Łupaszkę, bo jak rozumiem, dla nas Łupaszka w tym momencie jest okazją do pytania, zadania sobie pytania, jak mówić o tym, czym był opór wojenny czy powojenny, jak rozmawiać o historii. Gdybyśmy głębiej się zastanowili nad wszystkimi po kolei bohaterami tak zwanymi partyzanckimi, nieważne, czy to będzie partyzantka 1939 roku i Hubal, czy będzie... Bardzo
Bardzo Państwa przepraszam. Profesor Rafał Wnuk z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był Państwa moim gościem w studiu w Lublinie. Do rozmowy, mam nadzieję, będzie jeszcze okazja wrócić. Jeszcze raz przepraszam za kłopoty. Światopodgląd. Wszystkiego dobrego, zdrowia, opieki Matki Polskiej i te życzenia się również od moich sióstr Agnieszki i Barbary. To wszystko. Bardzo dziękuję, dołączamy się do tych pozdrowień. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę bardzo, Radio Maryja, cześć halo. Cześć Boże, ojcze. Cześć Boże. Dzwoni Halina z Wielkopolski. Ten mojemu przyszywanemu wujkowi kochanemu, który ma 82 lata, złoży serdeczne życzenia, bo on jest Janowi Nowackiemu z Kościańskiego Przedmieścia życzę dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej. Na każdy dzień dużo miłości, radości i wszystkiego, co się pięknym zwie, życzy Halina. Jeszcze pozdrawiam wszystkich, którzy mnie kochają i miłują. Ja piszę też wiersze, więc niech się wszystko całuje i rozwija, niech żyje miłość i Radio Maryja, bo z tego żyję, bo jestem trochę chora. Dziękuję ślicznie Pani Halino, pozdrawiamy także, sił życzę na nade wszystko zdrowia. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo proszę o uwagę Janinę i Bogusława Żuławskich z Zamościa. Serdecznie Was pozdrawiam. Niech dobro płynące od Boga nigdy Was nie opuszcza. A to...